Cześć, tym razem przygotowałam dla Was nieco spokojniejsze ćwiczenia, bo wszystkie wykonamy sobie na macie w pozycjach niskich, a ich celem będzie wzmocnienie naszych pleców, wzmocnienie mięśni przy kręgosłupie, żeby były gotowe na trudy dnia codziennego oraz trudy treningowe. Jeżeli chodzi o potrzebny sprzęt, to przygotuj matę, przygotuj niewielkie obciążenie, może to być jeden lekki hantelek albo na przykład półlitrowa butelka z wodą. Wszystkie ćwiczenia można też wykonać bez żadnego obciążenia, szczególnie jeżeli jesteś początkująca. Cały trening będzie podzielony na trzy części. Pierwsza to będzie taka część rozgrzewkowa, druga, gdzie wzmacniamy sobie te nasze mięśnie, a na końcu jeszcze będzie część taka relaksacyjna, gdzie będziemy trochę rozciągać i odprężać nasze mięśnie. Przygotuj się i zaczynamy. Zaczniemy od siadu skrzyżnego, wyprostuj się tak, żeby biodra były nad biodrami, ściągnij łopatki od barki, od uszu, dłonie mogą być oparte na kolanach i teraz opuszczamy ucho do jednego barku i do drugiego barku, tak żeby właśnie te nasze ramiona nie podnosiły się do góry, chcemy, żeby pozostały w miejscu, spokojny oddech, wdech nosem, wydech ustami. Staraj się nie pochylać twarzy do podłogi, twarz jest na wprost skierowana. Ok, i teraz opuszczamy brodę do mostka, bez pochylania tułowia do przodu. Pracujemy samą szyją. Cały czas pamiętaj, że ramiona są odsunięte od głowy. I jeszcze jeden raz. Ok, wyprostuj się, opuść jedno ucho do barku i przetoczenia z jednej strony do drugiej strony. I znowu przypominam o prostych plecach, bo tutaj na pewno będzie czasami uciekało. Ok, i zatrzymujemy się, wracamy na środek i teraz wysuń brodę do przodu i cofnij, tak jakbyś chciała zrobić drugi podbródek. Do przodu nie chcemy mocno wysuwać. Bardziej skupiamy się na tym ruchu do tyłu. I czubek głowy tutaj do sufitu. Ok. Wyciągamy ramiona do przodu. Otwórz i zamknij. Staraj się nie kompensować tego ruchu tułowiem. Pracujemy w samym barku i nie chcemy tutaj pracować. Ruszają się same ramiona. Głowa jest cały czas w tym samym punkcie nad biodrami. Ok, zostawiamy ramiona szeroko, opieramy jedną dłoń i wykonujemy skłon do boku. Wdech nosem, wydech ustami. I ostatni raz. Ok, zostajemy na środku, ściągamy łokcie do siebie, tak żeby dłoń była do sufitu i dokręcamy, dokręcamy. Ściągnij, klatka piersiowa w przód, żebra do siebie, pępek do siebie i hop. Raz i tutaj zamykamy barki, zamykamy klatkę i otwieramy. Jeszcze dwa. I ostatni. Ok, dobra. Oprzyj dłonie na kolanach, będziemy wykonywać skręt do jednej strony i do drugiej strony. I znowu przypominam, głowa jest nad biodrami. Ok, zabieramy nogę do boku i wychylamy biodra w przód. Z pracą ramienia od stopy do kierunku wzdłuż tułowia i nieco jeszcze za głowę. Biodra idą w przód. Jeszcze dwa razy.
Okej. Zostajemy w tej pozycji, wykonujemy skłon do jednej i drugiej strony. Okej. I wykonujemy skręt do jednej, skręt do drugiej. Okej, dobra. I zmienimy sobie ułożenie nóg tutaj na bok i opieramy dłoń za głową, wykonujemy wznos bioder. I wydech, i wdech. Jeszcze raz. OK, zostajemy i wykonujemy skłon bok i druga strona. Jeszcze kilka, trzy, dwa i jeden. OK, zostajemy na środku, skręt do boku i do drugiej strony. Okej, dobra. I ustawiamy sobie nogi razem w tej pozycji. Będziemy wykonywać takie okrągłe plecy, odchylamy do tyłu i prostujemy, wyciągamy czubek głowy do sufitu. Jeszcze dwa. I ostatni raz. OK, zostajemy sobie w tej pozycji i próbujemy wyprostować naprzemiennie jedną i drugą nogę. Jeszcze. Dwa razy. Raz. I dwa. OK, siadamy w siadzie prostym. I pochylamy się do przodu, puszczamy luźno i powoli rolujemy do siadu i wracamy. Krąg za kręgiem, opuszczamy w dół. Nie chcemy bardzo nisko, poczuj jak się ten kręgosłup zwija i pamiętaj wrócić do ładnej, wyprostowanej pozycji. OK, dobra. Jedną nogę uginamy, skłon na sekundę i druga strona. To jeszcze staramy mieć proste plecy, więc nie musisz schodzić głęboko, jeżeli nie jesteś w stanie tych pleców utrzymać wyprostowanych. OK, dobra. Zostajemy w siadzie prostym. Jeżeli nie jesteś w stanie usiedzieć w siadzie prostym, możesz sobie delikatnie ugiąć nogi. Opieramy dłonie za sobą i chwilę trzymamy. Dobra, i teraz jedna noga jest ugięta, po tej samej stronie uwalniamy rękę, wykonujemy wznos do góry i zmienimy stronę. I ostatni raz. OK. I przejdziemy sobie do klęku podpartego.
kolana są pod biodrami, na szerokość bioder, dłonie pod barkami. I teraz odpychamy się do góry i wracamy. Góra i dół. Raz i dwa. Wydech i wdech. Dobra, zostajemy w tej pozycji po odepchnięciu. Tutaj unosimy łokieć, otwieramy sufit i wracamy. Łokieć góra, otwórz i wróć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Spróbuj spojrzeć za dłonią. Jeszcze dwa razy. Ostatni. Okej, dobra. I teraz wypychamy tutaj nasz bok na jedną i drugą stronę. Żebra do jednego boku i do drugiego, ale cały czas trzymamy pępek podciągnięty. Okej, zostajemy. I teraz puszczamy pępek. Podciągamy pępek i okrągłe plecy. Powoli puszczamy brzuch luźno i od pępka zaczynając podciągamy do góry okrągły grzbiet. I jeszcze raz powoli puszczaj w dół i od pępka. I jeszcze raz od pępka. Ok, i teraz zataczamy naszymi plecami takie duże kółka. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa i też idzie za ciałem. I zmienimy kierunek. Powoli opuszczamy biodra w dół i cofamy. Powoli opuszczamy i znowu pamiętaj od tego pępka ruch do góry. W dół powoli, nie zrób tego gwałtownie. I znowu dół i od pępka. I jeszcze raz dół i od pępka. Dobra, dajemy do wykroku. Chwileczkę sobie zostaniemy. Możesz tak swobodnie się poruszać w tej pozycji do boku. Poczuj, jak się biodro otwiera. Ok, druga strona. I znowu zostajemy w dół i poruszamy. Jedna, druga strona. OK, i przejdziemy sobie do siadu na stopach i zataczamy duże koła. Blisko głowy ramiona otwiera się klatka piersiowa. OK, i teraz dodamy sobie taki wznos bioder do kręgu, siadamy i z zamachem, takim bardzo delikatnym wstajemy i hop, i obszerne koło i jeszcze dwa razy, hop i ostatni raz wdech i wydech. Ok, część rozgrzewająca wykonana, napij się dwa łyczki wody i zaczniemy wzmacniać nasze plecy. Przejdziemy sobie teraz do ćwiczeń wzmacniających i użyjemy sobie jednego hantelka. Jeżeli, tak jak mówiłam, jeżeli nie masz hantla, może być półlitrowa butelka z wodą albo bez obciążenia wykonujesz ćwiczenia. To też jest dobra opcja. Ok, i siadamy sobie tak jak było w siadzie skrzyżnym i wznos ramion do przodu z hantelkiem albo bez, w ten sposób. Wszystko bez hantla wykonujesz w ten sam sposób. Podnosimy i opuszczamy. Ściągnij łopatki. Podnieś, trzymaj barki do siebie, nie możesz tutaj zrobić takiego okrągłego grzbietu. Ściągamy, ustawiamy w pozycji
głowę w linii z plecami, w wyprostowanej pozycji. Do przodu i opuszczamy. Hop i wróć. To już jest tak naprawdę wymagające dla naszych pleców, żeby utrzymać nawet w ten sposób wyprostowaną pozycję, a dodatkowym obciążeniem jeszcze bardziej. Pamiętaj, żeby trzymać aktywny brzuch, żebra są opuszczone, łopatki są ściągnięte. To też już jest trudne dla większości osób, żeby skoordynować te dwie rzeczy. Ok, i trzymamy w ten sposób. Teraz będziemy przekładać sobie hantelka do jednej strony i do drugiej. I tutaj trzymamy kor, trzymamy taką stabilną pozycję, bez przechylania się na boki. Hop. Jeżeli w tej pozycji nie jest Ci wygodnie, jeżeli nie jesteś w stanie utrzymać wyprostowanych pleców, możesz sobie usiąść na przykład na jakichś dwóch poduszkach albo nawet na krześle, to też jest ok. Ważne, żeby plecy były proste. Nie możemy ćwiczyć w tej pozycji, bo to będzie potęgować spięcie właśnie tutaj w naszym grzbiecie, naszym karku. Hop. Barki od głowy. Przypominam, będę przypominać wiele razy. Hop. I hop. I hop. Trzymamy stabilnie głowę na środku. Barki od uszu. I ostatni raz do boku. Ok, zostawiamy. Prostujemy sobie jedną nogę. Po stronie, gdzie mamy hantelkę i wyprostowaną rękę. Podnosimy dłoń nad naszą głowę i przenosimy wzdłuż ciała. Siadamy. Nieść do góry. Wzdłuż ciała, brzuch aktywny i siadamy. Hop. Raz, dwa. Pamiętaj, żeby to odepchnięcie tutaj od maty było aktywne. Odsuwamy znowu bark od ucha. Mocny bark. Jeszcze. Hop, hop i hop. Zmienimy sobie pozycję na drugą stronę. I znowu uniesiemy hantla nad głowę, uniesiemy biodra i przenosimy wzdłuż ciała, brzuch aktywny. Hop i hop. Mam nadzieję, że wiecie o tym, ale przypomnę, że tak naprawdę zdrowie naszych pleców zależy w dużej mierze od mięśni core, odpowiednio wzmocnionych mięśni core, bo to one tak naprawdę są odpowiedzialne za trzymanie prawidłowej postawy, a prawidłowa postawa jest bardzo ważna, jak nie najważniejsza, jeżeli chodzi właśnie o zdrowie naszych pleców, zdrowie kręgosłupa. Góra, raz, dwa, hop i ostatni raz góra, ładnie się odpychasz, raz, dwa i hop. Ok, i siadamy znowu w siadzie skrzyżnym, ściągnie łopatki, przenosimy hantla na jedną stronę i drugą. I znowu tutaj zwróć uwagę, żeby to nie było w taki sposób wykonane ćwiczenie, jesteś cały czas wyprostowana na jedną stronę, hop. Głowa nad biodrami. To obciążenie nie ma być wcale duże. Skupiamy się na prawidłowym wykonaniu, a wtedy na pewno mięśnie się fajnie wzmocnią. To obciążenie nie może sprawiać Ci jakiejś tam ogromnej trudności, ma być tylko takim dodatkiem. Dobra, i przejdziemy sobie do klęku. Hantelkę mamy między dłońmi i znowu powtórzymy to, co było na rozgrzewce, czyli odpychamy. Tutaj pięknie można wzmocnić nasze mięśnie między łopatkami. Hop. Jeżeli masz problem właśnie z takimi odstającymi łopatkami, to jest super ćwiczenie. Jeszcze dwa razy. Raz. I dwa, a teraz sobie utrudnimy. Zawsze możesz wrócić do tej łatwiejszej wersji w klęku. Ja pokazuję wersję w podporze na kolanach, czyli w takiej desce na kolanach. Pamiętaj, barki od uszu. I jeszcze pięć. Wydech cztery. Wydech trzy. Wydech dwa. Wydech jeden. I na ostatni raz pięć razy w desce. Raz. Dwa, trzy, cztery,
5. Ok, wrócimy sobie do klęku. Zostajemy w podporze. Możemy chwilę odpocząć. Większość osób właśnie po takich podporach będzie potrzebowała sekundy dla nadgarstków. Ok, wróćmy. I teraz hantla zabieramy z maty, unosimy i zmieniamy na drugą stronę. 2, 3. Z wydechem podnosimy do góry. Hop. Dłoń skierowana jest teraz, zwróć uwagę, w ten sposób. Dobrze, ostatnie 4 powtórzenia. 4 i będzie modyfikacja. 3, 2, 1. I znowu zabieramy hantlę, ale teraz ustawiamy tak, żeby kciuk podniósł się do góry. Jeżeli ćwiczysz bez hantla, to w ten sposób. I znowu na jedną i drugą stronę. Teraz znowu modyfikacja, teraz mały paluszek idzie do góry, hop, i wracamy. Mały paluszek i wracamy. Ostatnie 4. I 1. Ok. Dobra, zejdziemy sobie na przedramiona. Teraz wyciągamy jedną nogę do tyłu i unosimy do góry. Przyciągamy do siebie. Poczuj, jak pępek zbliża się do kręgosłupa. I wydech unosimy do góry. Pamiętaj, żeby się nie wygiąć, bo to właśnie jest praca naszego core, żeby trzymać plecy w tej pozycji. I cały czas brzuch mamy podciągnięty. Wydech, hop. Będziesz czuć, jak mięsień poprzeczny brzucha oplata Twoją talię. To jest jego zadanie między innymi. I zabezpiecza odcinek lędźwiowy. Zmieńmy nogę. Hop. I hop. Jeszcze 3, 2. I 1. Ok. I to samo wykonamy na prostych ramionach. Hop, daleko od siebie noga. Trzymaj brzuch. I zmienimy druga strona. Do siebie i daleko. Przy tym ruchu do siebie nie chcemy się zgarbić. Cały czas trzymamy plecy proste. I znowu przypomnę Ci teraz o barkach, uszu. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. Ok. Na sekundkę nasze nadgarstki odpoczną i przechodzimy do kolejnych ćwiczeń. Nadal w klęku podpartym. Ok. I teraz zabieramy nasze obciążenie i będziemy teraz podnosić na zmianę do przodu. Kciuk do góry. Teraz zwróć uwagę, że jak tutaj podniesiesz tego hantla, to znowu mamy odsunięte barki od uszu. Nie możemy podnosić w ten sposób. Chcemy mieć tą pozycję przez cały czas. 8, 7, ostatnie 4. Pamiętaj, kciuk do góry. Teraz zrobimy to samo ćwiczenie. Tu
dłoń ustawiona w ten sposób. Raz. Dwa. I ostatni raz. Ok, dobra. I teraz wracamy na przedramiona i będziemy unosić na zmianę jedną i drugą nogę do boku. Skup się na pracy kolanem do góry, na takim ruchu otwierającym. Jeszcze 4, 3, 2. I jeden, wrócimy. Znowuż wolne o brzuchu, nie może być w tej pozycji. Podciągnij brzuch, ustaw proste plecy, odsuń barki od uszu i lecimy. Raz, dwa, trzy, jeszcze cztery. Ok, dobra. I teraz damy sobie nogę do wykroku. Chwileczkę zostań w tej pozycji, żeby się tutaj wpasować, żeby zaczęło Ci być wygodnie. Jeżeli jest Ci ciężko w tej pozycji, to można tutaj sobie dać klocek do jogi. Fajnie taki klocek mieć, wtedy rzeczywiście są ćwiczenia, gdzie on jest przydatny. Ok, i teraz hantelka mamy. Mamy lewą nogę w wykroku, hantelka bierzemy do lewej ręki. Unosimy do góry i tutaj podniesiemy, opuszczamy i tą samą drogą. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, odpychamy się barkami, unieś do góry, hop i hop jeszcze. Trzymaj brzuch do siebie, hop, hop i jeszcze dwa razy. Jeden. Ok, odkładamy i teraz w tej pozycji zmienimy sobie rękę, będziemy podnosić do góry i wracamy. Na pewno jest teraz trudniej zachować równowagę, także nie spiesz się. Pamiętaj, żeby pozycja nie była skarbiona. Dobrze, zmienimy stronę. Druga strona, druga noga do wykroku. I znowu. Unosimy do góry, kolano góra i wracamy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa razy. I jeszcze jeden. Ok, i zmienimy rękę, podnosimy góra i dół, góra i dół. Jeszcze dwa. Ok, dobra. I usiądziemy sobie teraz w siadzie prostym, mocno, pośladki są wyciągnięte do tyłu, głowa jest nad biodrami. Jeżeli nie jesteś w stanie usiąść w tej pozycji, znowu możesz ugiąć delikatnie kolana. Będziemy unosić delikatnie nogę do góry i wracamy. Raz i wróć. Ważne, żeby w tej pozycji znowu nie zgarbić się. Wyprostuj się, wyciągnij do góry i wracamy. Albo ugięta, albo wyprostowane. Dosłownie 2 mm nad podłogę. Wystarczą. Ok, dobra. I teraz zabieramy sobie hantelka. Będziemy rolować nasze plecy do leżenia. Przyłożę mikrofon i lecimy. Rolujemy w tył i od głowy powoli w
wstajemy do wyprostu. Ściągnij łopatki warki od uszu. Jeszcze dwa razy. Pamiętaj, żeby tutaj brzuch był aktywny przy tym najtrudniejszym momencie, gdzie najtrudniej właśnie podnieść się z podłogi. I połączymy sobie te dwa ćwiczenia. Rolujemy i jeszcze delikatnie unosimy nogę do góry na samym końcu, kiedy już jesteśmy w wyproście. Dobra, odkładamy hantla, położymy się teraz na plecach i będziemy w pozycji mostu. Unosimy pośladki i przez chwilę przytrzymujemy brzuch do siebie, pośladki napięte, plecy w linii prostej, barki od uszu. Chwilę zostajemy. Połóż, przyciągnij jedną nogę. Wyciągnij drugą nogę i znowu trzymamy teraz 3, 2, 1, oprzyj raz i 2, znowu wracamy 3, 2, 1, oprzyj raz i 2. Pamiętaj, żeby tutaj nie zrobić tego. Tak, to jest niekomfortowe dla naszych pleców. Nie chcemy takich sytuacji, szczególnie w tych ćwiczeniach. I jeszcze góra, dół, raz i raz. Zostajemy. Jedna noga, odrywamy biodra i zmienimy. Zwróć uwagę, żeby tu była stabilna pozycja, żeby jedno biodro nie opadało w dół. Kolce biodrowe są na jednej wysokości. Jeszcze 4 razy. Ok, dobra. I teraz chwyć za kolana i spróbuj kołyską podnieść się do siadu. Wykonamy sobie kilka takich kołysek. Okrągłe plecy, brzuch trzymamy, okrągły grzbiet i hop. Podnosimy się i tutaj wyprostu. Okrągłe plecy, to jest taki fajny masaż, bardzo przyjemny dla pleców. I do góry. I jeszcze 2 razy. 1. Ok, zostajemy w siadzie. W ten sposób i chwilę zostań w wyprostowanej pozycji. Powinnaś czuć, jak mięśnie pleców chcą Cię wyprostować. Pamiętaj, żeby pośladki były wychylone do tyłu. Ściągnij łokcie i wracamy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, i przejdziemy sobie do leżenia na brzuchu. Wysuń ramiona do przodu. Jesteśmy w takiej pozycji i teraz odpychamy się. Naszymi dłońmi od maty, od podłogi, tak żeby znowu barki były od uszu. I wracamy na łokcie. Hop, trzymaj. 3, 2, 1 i wracamy. 3, 2, 1 i wracamy. 3, 2,
Jeden, ok. Zostajemy na naszych przedramionach, położymy się na macie i będziemy wykonywać wznos na zmianę jedna i druga noga. Trzymaj brzuch do siebie, nie wciskaj brzucha do podłogi, tak jakbyś chciała oderwać pępek do podłogi, a docisnąć kolce biodrowe. Ok, teraz wyciągniemy ramiona do przodu i naprzemiennie pracują ramiona. Kciuk jest skierowany do góry. I teraz pracuje lewa ręka z prawą nogą i na zmianę. Druga strona. Ok, teraz nogi, wszystkie kończyny jednocześnie, ręce i nogi. Ok, dobra, podnosimy się pompką do siadu. Część wzmacniająca skończona, teraz przejdziemy do takiej części relaksacyjnej. Odprężymy trochę te nasze mięśnie grzbietu. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do takiej pozycji podporu. Przeniesiemy ramiona lekko do przodu, wypchniemy pośladki i spróbujemy opuścić klatkę piersiową. Można oprzeć czoło. Kolana są na szerokość bioder i rozluźniamy się. Oddychamy spokojnie. Dobra, i teraz odsuwamy trochę kolana od siebie, odsuwamy ręce do przodu i schodzimy tak, żeby te biodra były bardziej do góry skierowane niż w poprzedniej pozycji. Zrobimy sobie jeszcze kolejne takie pogłębienie za moment. Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć się do tej pozycji, w której czujesz się komfortowo. Dobra, i znowu odsuniemy bardziej kolana, ręce do przodu. Możesz również ugiąć ramiona, tak żeby biodra były wysoko w górze, a ręce ugięte. Dobra, i teraz daj nogę do przodu. Stopa do przeciwnego kolca biodrowego i chwileczkę sobie zostaniemy. Prawa noga z przodu, lewy łokieć na matę i w tej pozycji zostań. Prawy łokieć dołączy i opuszczamy resztę ciała. Głowa na macie. Dobra, i wracamy, zmienimy sobie nogę. Druga noga idzie do przodu, do wykroku. Chwilę zostań w tej pozycji. Pamiętaj, że z tyłu grzbiet stopy jest do maty skierowany. Lewa noga z przodu, prawy łokieć na matę. Drugi łokieć. I reszta ciała. Ok. I teraz przejdziemy sobie
do leżenia. Ugnij nogę i przenieś na bok. Spróbuj teraz wyprostować tą nogę daleko od siebie. Możesz chwycić za kostkę albo do stopa. A tutaj dłoń otwieramy do sufitu. Dobra, i zmienimy stronę. Przenieś kolano na bok. Możesz tutaj wyprostować nogę, chwycić kostkę lub chwycić stopę, a tutaj dłoń do sufitu. Ok, wracamy do leżenia. Chwilę zostań w takiej pozycji z przyciągniętymi kolanami. Spróbujemy wyprostować jedną nogę, drugą nogę, jeszcze dwa razy. Jedna noga, druga noga i teraz spróbujemy obie wyprostować. Hop i wracamy. I jeszcze dwa razy. Hop. I ostatni raz. Hop. Ok. Odłóż stopy na podłogę. Jedna, druga. I przeniesiemy sobie na jedną i drugą stronę obie nogi. Barki się nie odrywają, głowa jest w miejscu, barki od uszu. Dobra, i teraz spróbujemy to samo wykonać z nogami w górze. Nie musisz teraz już opuszczać nisko. Pomyśl sobie właśnie o kręgosłupie i wykonaj taki masaż. Okej, dobra, podniesiemy się do siadła skrzyżnego i powoli od głowy rolujemy w dół i wracamy. W swoim tempie może rzeczywiście w zależności od tego, jak głęboki robisz ten skłon. Jeszcze raz. I wracamy. Ok. Połóż dłonie na kolanach, zrobimy jeszcze kilka wdechów. Nos. Wydłużasz kręgosłup, wyciągasz czubek głowy i wydech, rozluźniamy. I znowu wdech, wydłużasz kręgosłup i wydech. Jeszcze nos, rozprężają się te nasze krążki międzykręgowe, te nasze dyski. I jeszcze dwa razy wdech, nos i wydech. I ostatni raz wdech i wydech. Ok. Wszystkie ćwiczenia wykonane. Czuję się taka zrelaksowana i rozluźniona. Jednocześnie czuję, że fajnie mi się zaktywowały plecy. Tak jak na początku przed treningiem czułam, że troszeczkę mi lecą do przodu, tak teraz czuję, że te mięśnie załapały, o co chodzi. Mam nadzieję, że czujesz to samo. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, jak Ci poszło, jak Ci się podobało. Jeżeli chodzi o to, jak często stosować takie ćwiczenia, to jak najbardziej można stosować je kilka razy w tygodniu. Na początku można stosować na przykład co drugi dzień. Jeżeli by się zdarzyły jakieś delikatne zakwasy, to zrób sobie wtedy dodatkowy dzień przerwy. Będę czekała na Wasze komentarze i do zobaczenia na kolejnych treningach. Cześć!